Palenie w kominku pozornie wydaje się łatwą czynnością, lecz jak prawidłowo rozpalić ogień, aby nie nadymić w salonie i nie ubrudzić szyby, dowiesz się z naszego poradnika. Drewno nadające się do spalania w kominku powinno mieć wilgotność 15-20%. Drewno należy suszyć minimum 2-3 lata, wyłącznie rozłupane na niewielkiej grubości polan. Przy pierwszym rozpaleniu, kiedy kominek jest jeszcze zimny, należy dysponować drobnym drewnem. Układamy drewno w tak zwaną studnię od najgrubszego polana u dołu do coraz cieńszych warstw ku górze. Na sam wierzchołek stosu najlepiej użyć szczapy z drewna miękkiego, na przykład z brzozy. Bez podpałki szanse na rozpalenie ognia są niewielkie. Zamiennikiem może być również kora brzozy, lecz nigdy nie gazeta. Pamiętaj, aby zawsze otworzyć maksymalnie dopływ powietrza. Chwilowo można także nie domykać całkowicie drzwi wkładu. Nie zapomnij otworzyć szyber, krótką drogę spalin. Rozpalenie w początkowej fazie ognia od góry gwarantuje czyste spalanie i brak dymu. Kominek można również doposażyć w optymalizator procesu spalania, który automatycznie reguluje ilość potrzebnego tlenu do procesu spalania. W fazie żaru należy koniecznie ograniczyć dopływ powietrza. Po około 10-20 minutach czas dołożyć drugą porcję drewna, które może być już grubsze. Wysoka temperatura w palenisku i odpowiednia warstwa żaru pozwala niemal natychmiast rozpalić spore polana dębu, buku lub grabu. Podsumowanie. Pamiętaj, stosuj wyłącznie drewno rozłupane i suche. Minimum 2-3 lata sezonowane pod zadaszeniem. Drobne szczapy uzyskają szybko temperaturę spalin, które wzmocnią ciąg w przewodzie dymowym. Nie ograniczaj dopływu powietrza potrzebnego do spalania, kiedy drewno jeszcze się nie spaliło. Rozpalaj zawsze od góry bez dymu. Stosując się do naszych zaleceń, nie wytworzysz z kominka toksycznych związków, benzopirenów, lotnych pyłów i tym podobnych, które uwalniają się wraz z dymem, szkodząc nie tylko Tobie, ale i całej okolicy.